Dzień dobry, Natalia Świętoń. Zapraszam na świąteczne wydanie programu informacyjnego Telewizji Brzostek. W dzisiejszym programie. Ku poprawie wyglądu miasta, czyli o odbiorze wielkiej inwestycji gminnej. Akcja Odśnieżanie. A kto za starami odśnieża rek w tym roku? 50 lat wiedzy, pasji i sukcesów między murami pewnej szkoły podstawowej. Pomoc potrzebującym, która przed świętami zyskuje niebywałe znaczenie. W drodze do lepszej przyszłości, czyli o inwestycjach na podwórkach kolejnych miejscowości w gminie Brzostek. O zdobywaniu nowych wymiarów w grze w tenisa stołowego. A na koniec o mikołajkowych rozgrywkach naszych najmłodszych. Dobiegły końca prace przy rozbudowie Urzędu Miejskiego w Brzostku. Inwestycja ta skoncentrowana była na północno-wschodniej i północnej stronie przy istniejącym już budynku urzędu. Planowany termin oddania nowo powstałej części tego budynku przewidziany jest na styczeń. Dzień dobry, panie burmistrzu. Moje uszanowanie. Znajdujemy się w Urzędzie Miejskim, gdzie aktualnie oczekujemy na odbiór tego budynku, prawda? Tak, jesteśmy w trakcie odbioru tego budynku. W tej chwili znajdujemy się w sali, gdzie od przyszłego roku będą się odbywać posiedzenia Rady Miejskiej. No ale dla nas budynek ma dwie istotne kwestie. Kwestia pierwsza to właśnie tutaj ta sala, ale druga bardziej istotna, mianowicie archiwum. Po wielu, wielu latach Urząd Miejski w Brzostku będzie miał w końcu archiwum z prawdziwego zdarzenia i skończą się nasze wszystkie problemy wynikające z tego, że część dokumentów mamy w jednym miejscu, część mamy w drugim. I kiedy potrzebujemy coś znaleźć, to zawsze jest to kłopot. Od nowego roku 2024 Archiwum Miejskie będzie przy Urzędzie Miejskim w Brzostku. Nowa część budynku Urzędu Miejskiego obejmuje m.in. nowoczesne pomieszczenie na archiwum, nowe pomieszczenie biurowe, salę konferencyjną, a także nowe toalety, w tym także toaletę przystosowaną dla osób niepełnosprawnych. Ponadto dodatkowo zadbano o praktyczne pomieszczenie gospodarcze. Włodarze miasta przekonują, że ta ważna inwestycja z pewnością wpłynie na poprawę efektywności pracy urzędu oraz zapewni lepsze warunki obsługi interesantów. Sam wygląd zewnętrzny znacznie poprawia cały wizerunek miasta. A teraz o podjętej już śnieżnej akcji, czyli odśnieżaniu dróg w gminie Brzostek. W tym roku tę odpowiedzialność na swoich pługach wozi Zakład Gospodarki Komunalnej w Brzostku oraz pan Karol Berek. Czy jesteście już przygotowani? Jak widać, przygotowani jesteśmy. Staramy się, żeby wszystko było przygotowane. Zima, jak co roku w tym żartobliwym powiedzeniu, może nas zaskoczyć. Robimy wszystko, żeby tak się nie stało. Jak wygląda utrzymanie dróg zimą? Czy wymaga to wielkiego wkładu pracy fizycznej, własnej, czy finansów? Jak to wygląda? Po trochę wszystkiego. Jestem w tej dobrej sytuacji, że kiedyś w swoim życiu też troszeczkę odśnieżałem drogi i wiem, z jakim się to wiąże wysiłkiem, czasem poświęceniem. Ci kierowcy muszą w nocy uruchomić sprzęty, nasypać piasku, dbać o to, żeby to wszystko było sprawne. Nie zawsze to jest takie łatwe i czasem niestety wysłuchać przykrych uwag od ludzi. No ja to trochę rozumiem, ale ten taki słynny mem związany z domkiem w Karkonoszach i tym, że kierowca znowu zasypał wjazd, no to ja powiem może o tym z drugiej strony. Nie mamy takich urządzeń, które by ten śnieg z wjazdu wysłały z powrotem do nieba. Niestety on musi tam zostać. Trudno. Kierowca też nie może wysiąść i każdorazowo odrzucać tego, no bo wtedy do tego pana by dojechał na wieczór, a nie rano. Jak skomentował prezes Zakładu Gospodarki Komunalnej w Brzostku, zadanie to nie należy do łatwych i wymaga pewnego dystansu do tempa wykonania tych czynności na wszystkich gminnych drogach. Śmiało te słowa potwierdza pan Karol Berek. Panowie mają za sobą już pierwszy śnieg, który w tym roku na szczęście nikogo nie zaskoczył. Proszę powiedzieć, skąd rodził się pomysł na odśnieżanie, bo z tego, co się dowiedzieliśmy, w tym roku zarówno Zakład Gospodarki Komunalnej, jak i pan wyjedziecie na nasze gminne drogi i zajmiecie się utrzymaniem dróg w sezonie zimowym. Tak, dokładnie. Pomysł narodził się jakieś 3 lata temu. Z zamiłowania do sprzętu. Od małego podobał mi się po prostu ciężki sprzęt. Zawsze chciałem odśnieżać, że tak powiem. I po prostu przy pomocy mojej rodziny, taty, zrealizowaliśmy to. No,
dorobiliśmy się tu sprzętu wszystkiego i chcemy to robić i będziemy to robić. Tak jak mówię, w tym roku Zakład Gospodarki Komunalnej przejął cały Brzostek, przejął parkingi, chodniki i ogólnie cały teren Brzostku. My robimy całą resztę, czyli po prostu wszystkie wsie należące do gminy Brzostek. Pan wspomniał, teren w naszej gminie nie jest zbyt prosty, łatwy, zimy bywają różne. Jak to wygląda? Rozumiem, że mieszkańcy cieszą się na Państwa widok? Z tym to akurat bywa różnie. Tak jak mówię, no, nie każdy to rozumie. No, ludziom się czasami wydaje, że po prostu na daną drogę jest jeden sprzęt i on będzie robił tylko tą drogę. No to nie jest tak, tak jak mówię. Pierw robimy to, co ważne, żeby nasze pociechy bezpiecznie do szkoły dojechały, żeby dzieci niepełnosprawne mogły wyjechać do placówek rehabilitacyjnych. Później się bierzemy za tak zwaną drugą kolejność, dojazd do 5 domów, 6 i tak dalej. Są jeszcze takie drogi jak gminne, wewnętrzne. No to już są drogi na szarym końcu, że tak powiem. To się w razie konieczności przez zgłoszenie z Urzędu Miasta dopiero na taką drogę trzeciej kolejności na samym końcu się wyjeżdża. Przenieśmy się teraz do jednej ze szkół w naszej gminie, by poczuć atmosferę wyjątkowego jubileuszu i doświadczyć wspólnej podróży przez 50 lat szkoły podstawowej w Kamienicy Górnej. Jak długo pełni Pan funkcję dyrektora szkoły? Obecnie jestem 6 rok dyrektorem w tej szkole. Jak wygląda więc rola dyrektora? No, dyrektor w takiej szkole kreuje pracę grona pedagogicznego, stymuluje pewien rozwój szkoły, odpowiada za różne sprawy gospodarcze, również odpowiada za sprawy wychowawcze i oczywiście dydaktyczne. Tak to wygląda w praktyce, jak dyrektor pracuje w szkole. A czy czuje się Pan spełnionym człowiekiem w kwestii pełnienia tej funkcji, tej roli? W pewnym sensie tak, dlatego że uważam, że współpraca z gronem pedagogicznym naprawdę układa mi się bardzo dobrze. Mam fantastycznych nauczycieli, którzy są oddani swojej pracy, naprawdę wykonują ją w sposób profesjonalny, godny, z dużym zaangażowaniem, z dużym oddaniem i dzięki temu szkoła uzyskuje, no powiem, dobre czy bardzo dobre wyniki, na przykład z egzaminów klasy 8. Uczniowie naszej szkoły uczestniczą w różnego rodzaju konkursach, czy artystycznych, czy plastycznych, czy konkursach organizowanych przez Kuratorium Oświaty. Uzyskują tam naprawdę wysokie lokaty, wyróżnienia i jestem z tego naprawdę dumny. Tuż po mszy świętej wszyscy przenieśli się między mury, gdzie odbyło się oficjalne otwarcie jubileuszu. Dyrekcja, nauczyciele oraz uczniowie zaprezentowali krótki program artystyczny, ukazujący bogactwo talentów uczniów i związek szkoły z lokalną społecznością. W trakcie uroczystości nie zabrakło emocji i wzruszeń. Grono pedagogiczne przygotowało montaż fotograficzny, ukazujący 50 lat historii tej szkoły, przedstawiający wybitne osiągnięcia uczniów oraz kadry pedagogicznej. Była to także doskonała okazja do przypomnienia sobie ważnych chwil, pierwszych lekcji, przyjaźni i sukcesów, jakie niosło ze sobą szkolne życie. A o tym opowiedzą nam pierwsi dyrektorzy tej placówki. A czy pamięta Pan czasy nadania patronatu tutaj tej szkole? Dlaczego ta osoba właśnie? No, to znaczy zastanawiam, bo to był taki rok rocznicy Komisji Edukacji Narodowej. No i tak zastanawialiśmy się, kogo wybrać z tej ludzi tworzących, pracujących w Komisji Edukacji Narodowej. No i zauważyłem, że właśnie Grzegorz Piramowicz między innymi zajmował się tworzeniem szkół elementarnych. Powiedzmy sobie dzisiaj tak jakby odpowiedniki szkół podstawowych. I tak doszedłem do wniosku, że właśnie on ze względu na swoją działalność powinien zostać patronem szkoły. No to wiadomo, że to powinien być w tym tytule księdza Grzegorza Piramowicza, ale w owym czasie raczej to słowo księdza by nie przeszło. No i zostawiliśmy takie tytuł Grzegorza Piramowicza, Szkoła Podstawowa imieniem Grzegorza Piramowicza. No a w zasadzie każdy, kto chciał wiedzieć, to wiedział,
kim był Grzegorz Pyramowicz. Kto był inicjatorem budowy tej szkoły, powstania tej placówki? To znaczy, tu była stara szkoła taka, nie mieściły się dzieci, bo uczniów wtedy było pod 200, pod 250. I wtedy w ogóle sołtys ówczesny tutejszej miejscowości, pan Guzik, świętej pamięci, on zabiegał i znalazł swojego takiego jakby poplecznika w panu Janie Kulbuszu z Kleci. On był też w tych władzach, dużo się obracał i doszło do tego, że wystarali się o budowę tej szkoły. No troszkę tam, co chodzi o umiejscowienie, to wszystko, no ale udało się. W szybkim, bardzo krótkim czasie. Chyba niecałe 2 lata trwała budowa. To wydarzenie zdobywa coraz większą popularność, a zebrane datki przeznaczone na wsparcie chorych dzieci na terenie gminy Brzostek przekształcają się w imponujące sumy. Znajdujemy się aktualnie w Szkole Podstawowej w Śliskach Bogusz. Proszę powiedzieć, co za wydarzenie właśnie tutaj miało miejsce, bo to chyba piękne wydarzenie, prawda? Tak. U nas co roku odbywają się koncerty charytatywne, których takim myślą przewodnią jest pomaganie chorym dzieciom i w tym roku już odbył się koncert po raz 11. Wprawdzie podczas pandemii czy wcześniej to nie były takie koncerty jak w chwili obecnej, natomiast spotykamy się w takim celu już po raz 11. Proszę powiedzieć, co czuje pani po takim wydarzeniu? Powiem tak, jestem bardzo szczęśliwa, bardzo wzruszona i chciałabym podziękować wszystkim, którzy włączyli się w jakikolwiek sposób. Panie dyrektorze, proszę powiedzieć, jak wygląda organizacja takiego wydarzenia, jakim przed chwilą byliśmy świadkami? No, ta organizacja to jest dosyć duże przedsięwzięcie, bo my o tym koncercie to tak naprawdę myślimy już od początku września, kiedy zaczynamy nowy rok szkolny, bo to się wiąże z tym, że trzeba wszystko zaplanować, trzeba informować wszystkich tych, którzy ewentualnie chcieliby z nami współpracować. Nie tylko uczniowie czy kadra nauczycielska w Szkole Podstawowej w Siedliskach Bogusz została w to wydarzenie zaangażowana. Zarówno szkoły podstawowe, jak i inne instytucje, osoby prywatne czy posiadające swoje firmy dołożyły swoją tak zwaną cegiełkę, by pomóc 3 ciężko chorym chłopcom. Z samych licytacji udało się zebrać aż 7300 zł, a dochód z całego wydarzenia wyniósł 27 652 zł, co daje wyraźny obraz solidarności społeczności. O trochę mniejszym wymiarze pomocy mogą mówić uczniowie i ich rodzice oraz nauczyciele w Szkole Podstawowej w Nawsiu Brzosteckim, którzy kolejny raz postanowili zorganizować słodki kiermasz dla potrzebujących. Chciałabym zapytać, co to za słodkie zamieszanie i kto jest sprawcą tego zamieszania? To słodkie zamieszanie, jak sama nazwa mówi, jest słodkie. Jest to akcja charytatywna, która jest w naszej szkole organizowana już co roku. W tym roku do tej akcji charytatywnej dołączyli się rodzice i bardzo jesteśmy im za to wdzięczni, Rada Rodziców. A jaki konkretnie jest cel tego zorganizowania tego właśnie kiermaszu? Cele w tym roku są różne, dlatego że w ubiegłym roku mieliśmy konkretnie jedno dziecko, był to Kaziu, którego mu pomagaliśmy. W tym roku jest, w ogóle zbieramy pieniążki, że bo jak są jakieś akcje charytatywne, to wtedy mamy już możliwość wystąpić w tej akcji. Już nie od razu ją organizować, tylko już mamy pieniążki. I część tych pieniędzy też chcielibyśmy przeznaczyć na prezenty dla osób samotnie mieszkających przed świętami. No też nie mamy jako szkoła finansów, więc też te prezenty, bo co roku odwiedzamy samotnie mieszkających w naszej miejscowości, to jest na wsi i Wola, i dzieci idą, składają życzenia, mówią tam jakieś wierszyki i wręczają te coroczne prezenty. Gminne inwestycje dotyczące programu modernizacji dróg właśnie dobiegły końca. Dzięki pozyskanym środkom inwestycyjnym udało się zrealizować szereg prac związanych z poprawą stanu nawierzchni bądź budową nowych odcinków. O tych rewolucjach opowiedzą sami sołtysi tych miejscowości. Na jakiej drodze znajdujemy się aktualnie i jakie odcinki jeszcze udało się pokryć w tej miejscowości? Szanowni Państwo, jesteśmy blisko skrzyżowania drogi na Piekarczyka, na Grygla i na Pana Gliwę. Udało się tu wykonać około 1,5 km asfaltowej nawierzchni za około 1 milion złotych. Poza tym wcześniejsze jeszcze były
wykonywane żwirowania na tych drogach. No i na obecną chwilę na tym odcinku tyle. Poza tym dzięki bardzo dobrej współpracy z panem burmistrzem, z pracownikami Urzędu Gminy zostało jeszcze wykonane dwa odcinki masy asfaltowej, czyli była to droga na Białasa i na Wójcika i również jest to około 1,5 kilometra dróg za około 800 tysięcy złotych. W miejscowości obok, czyli w Grudnej Górnej, nasze gminne drogi także doczekały się remontu. Proszę opowiedzieć, o jakich odcinkach mowa. Proszę Panią, czyli chodzi o miejscowość Grudna Górna, w której jestem również radną. Zostało wykonane około 2 km, 400 metrów warstwy asfaltowej również za około 1,5 miliona złotych. I są to takie odcinki jak Nawstawskiego, na Sobczyka, drugi odcinek na Zbiorniki, na panią Stańszewską, jak również na pana Chmurę, byłego naszego pana wójta. Również są to bardzo istotne, bardzo ważne odcinki dróg. Bardzo była potrzebna właśnie masa asfaltowa, ponieważ są to również bardzo strome, pagórkowate tereny i jak najbardziej ludzie z takich właśnie odcinków, z taką podbudową, z taką nawierzchnią są bardzo zadowoleni i wdzięczni. I ja również w własnym imieniu i zarówno w imieniu mieszkańców serdecznie dziękuję za te odcinki, które są już zrealizowane. No i czekamy na więcej. A co z planami na przyszłość? Powoli się już jakieś tworzą? Oczywiście, plany miałam i mam i będą dalej. Więc bardzo istotnym dla mnie tematem jest no jak najbardziej regulacja w dalszym ciągu tych dróg i kontynuacja w asfaltowaniu, bo nie mówię już o żwirowaniu, ponieważ te żwirowania są, tak jak wcześniej wspomniałam, jest to no po prostu taka syzyfowa praca. Natomiast jeśli jest już ta utwardzona nawierzchnia, no to już jest to bardziej praktyczne. I no nie ukrywam, że wodociągowanie jest bardzo ważną sprawą w naszych miejscowościach. Poza tym dla mnie bardzo ważne jest na Grudnej Górnej właśnie poprawa podjazdu pod szkołę, jak również boisko sportowe. W ostatnim czasie w sołectwie Kamienica Dolna zostały zrealizowane inwestycje polegające na budowie placu zabaw przy szkole w Kamienicy Dolnej oraz wyasfaltowania odcinka drogi przy panu Wójciku. Obecnie prowadzone są prace związane z uregulowaniem prawnym dwóch dróg w Łaziskach, na którym chcemy położyć nawierzchnie asfaltowe. Ze środków sołeckich przy placu na siłowni została wybudowana wiata, która ma służyć do celów integracyjnych oraz została dokończona budowa parkingu, na którym została ułożona kostka brukowa. Kończący się rok był bardzo bogaty w inwestycje. Nie ukrywam zadowolenia. Dzięki dobrej współpracy z panem burmistrzem i z pracownikami Urzędu Miejskiego udało się nam zrobić 2 kilometry dróg asfaltowych. Pierwsza droga, to jest najważniejsza droga w miejscowości Gorzyjowa, to jest droga na Kościółek. Właśnie dzisiaj znajdujemy się na tej drodze. Pierwszy etap był robiony w 2022 roku. To był odcinek od kapliczki do skrzyżowania. Drugi etap był robiony w roku bieżącym. Długość to jest 1 km, koszt całkowity inwestycji to jest 1 400 000 zł. Druga droga to jest droga na Marchot. W 2020 roku zrobiliśmy podbudowę na odcinku 600 metrów. W roku bieżącym wykonaliśmy asfalt. Koszt tej inwestycji to 450 tysięcy. Trzecia droga to jest Podlas. 400 metrów, koszt 200 tysięcy, ale to jeszcze nie koniec. Wykonano termomodernizację Domu Ludowego w Gorzejowej, koszt 140 tysięcy. Pod koniec października udało nam się zrobić podbudowę na drodze na cmentarz wojskowy, długość 800 metrów, koszt 211 tysięcy. W przyszłości położymy tam nawierzchnię bitumiczną. W sumie zbliżamy się do końca roku kalendarzowego, więc można powiedzieć, że to taki czas podsumowań, których właśnie pani dokonała. Jeszcze zapytalibyśmy, czy są jakieś plany na przyszłość? Tak, kończymy regulację drogi na Ubojnie.
i w pierwszej kolejności tam położymy nawierzchnię. Jest to teren górzysty i jednak wymaga jednak tej nawierzchni. Jesteśmy w trakcie regulacji dróg na Wala, koło szkoły na Pana Kiece, na Pana Lisa i droga graniczna z Kamienicą Dolną na Pana Maziarkę. I jeszcze do końca roku ma być wykonany projekt na boisko wielofunkcyjne przy szkole podstawowej, w przyszłym roku realizacja. No to można powiedzieć, że bogate plany, życzymy, aby się one udały. Dziękuję bardzo. Ostatnie miesiące były okresem intensywnej pracy i zaangażowania w rozwój naszej gminy. Zrealizowane inwestycje drogowe to nie jedyne inwestycje w gminie Brzostek. Sołtysi kolejnych miejscowości, z którymi rozmawialiśmy, doskonale o tym wiedzą. Aktualnie zbliżamy się do końca roku, czyli do takiego momentu podsumowań. Jesteśmy teraz na drodze na Pana Rakowskiego, która została pokryta świeżą nawierzchnią w tym roku, ale to nie jedyna inwestycja, prawda? Dzień dobry. I to nie jest jedyna inwestycja, która w miejscowości Siedliska Bogu została wykonana, bo zostało wykonane 5 odcinków dróg o łącznej długości około 4 km. Jest to droga na Pana Rakowskiego, na której stoimy. Jest to droga na Pana Żmudę. Jest na Szczepkowicza, na Pieczonkę i droga na Szydłowskich. Pomijając inwestycje drogowe, czy są jeszcze jakieś inne, które w tym roku udało się zrealizować? Co w tej kwestii można powiedzieć? Tak, udało nam się w tym roku też takie inwestycje jak boisko szkolne do piłki siatkowej, plac zabaw dla dzieci przy szkole podstawowej Siedliska Bogusz. Udało nam się też przykryć dom ludowy z nową blachą i konstrukcją dachu, też była częściowo wymieniona. Udało nam się też przywrócić nowy bank Siedliska Bogusz, który jest z Pilzna. Także dosyć duże inwestycje. Jest taka jest jedna inwestycja, która muszę wspomnieć, łącznie z OSP. Udało nam się pozyskać samochód pożarniczy, który nie służy tylko siedliskom, bo różnym wioskom i Smarzowej, Głobikówce i Dobrzostku czy Januszkowice. Także jest to jeden z nowszych samochodów pożarniczych. Lepiej, tak jak mówię, żeby nie był używany, ale w dzisiejszych czasach jest to niemożliwe. W sercu naszej społeczności trwają intensywne zajęcia z tenisa stołowego, gromadzące zarówno początkujących, jak i tych doświadczonych graczy. Treningi prowadzone są pod okiem doświadczonych sportowców, a atmosfera jest nacechowana współzawodnictwem, nauką i pasją do tego dynamicznego sportu. Chciałabym zapytać, jak wyglądają zajęcia, w których Pan trenuje dzieciaki w grze w tenisa stołowego? Zajęcia odbywają się dwa razy w tygodniu, wtorek, piątek, wieczorem od godziny 18. Zapraszam wszystkich uczniów, przede wszystkim szkół podstawowej, bo tak powiem, że bardziej nam zależy na takich młodszych rocznikach, którzy by mieli ochotę spróbować swoich umiejętności, którzy chcieliby się nauczyć grać w tenisa stołowego. Myślę, że jest to bardzo popularny sport, może tak nie na naszej gminie, ale w naszym województwie jest to sport bardzo dominujący. Powiem tylko tyle, że w okolicach tam klubów rzeszowskich to jest bardzo duża frekwencja i poziom w województwie podkarpackim jest naprawdę wysoki. Dużo dzieci już takich w kategorii kadeta, juniora często uczestniczą, a nawet wygrywają turnieje ogólnopolskie. Zajęcia z tenisa stołowego na hali sportowej w Brzostku są skierowane zarówno do młodszych, jak i starszych miłośników tego sportu. Jak wypowiada się jeden z weteranów, nie jest to łatwy sport. Jednak skromnie też przyznaje, że udało mu się zająć pierwsze miejsce w Grand Prix weteranów w tenisie stołowym. Miesiąc temu odbył się turniej, a tak właściwie Grand Prix weteranów w tenisie stołowym. Pan zajął chyba dość wysokie miejsce, prawda? No, tam trochę wyższe. Pierwsze. Gratulujemy i chcielibyśmy zapytać, jak długo Pan ćwiczy grę w tenisa? No, 25 roku życia, 32 lata. Czy jest to trudny sport? Trudny, taki ciężki. A jakie podejście mają dzieciaki do tego sportu? Takie mało popularne, chyba mniej niż piłka nożna, ale to tam jest tych dzieci. A jak to się stało, że zaczął Pan darzyć pasją ten sport? No to tutaj Brzostowianka, pan Stasiu Król tutaj prowadził Brzostowiankę i tam jakiś turniej wygrałem, taki gminny. Potem mnie tam zaciągli do tego klubu i tak w tyle lat. Jak macie na imię? Maja.
Zosia. Powiedzcie, no, co wy trenujecie tak właściwie? Piątek, ping-pong. Okej, długo już trenujecie? Ja rok. Ja chyba też rok już będzie. Podoba wam się ten sport? Tak. Ekscytujące relacje z mikołajkowego turnieju piłki nożnej gminy Brzostek. W kolejnym widowiskowym starcie spotkały się reprezentacje szkół z gminy Brzostek, rywalizując w kategorii szkół podstawowych klasy od 6 do 8. Proszę powiedzieć, jakie spotkanie tutaj właśnie się odbywa i kto jest inicjatorem jego? Odbywa się turniej mikołajkowy pod patronatem burmistrza Brzostku, turniej halowej piłki nożnej, zorganizowany przez OSIR w Brzostku. Proszę powiedzieć, jaki jest cel organizowania takich spotkań? Przede wszystkim integracja, współzawodnictwo drużynowe dzieci. Turniej na bardzo wysokim poziomie organizacyjnym, bardzo wysokim poziomie sędziowania. Generalnie dla dzieci jest bardzo dużą atrakcją ten turniej. Na hali sportowej w Brzostku zorganizowano turnieje mikołajkowe w piłkę nożną w różnych kategoriach. Zacięta rywalizacja przebiegała w dwóch grupach, gdzie każda ze szkół starała się zdobyć przewagę w systemie każdy z każdym. Zawodnicy imponowali nie tylko umiejętnościami piłkarskimi, lecz także determinacją i sportowym fair play. Najbardziej emocjonujący moment turnieju to bez wątpienia finałowy mecz, w którym szkoła podstawowa w Brzostku wykazała się niezwykłymi umiejętnościami, zdobywając zasłużone pierwsze miejsce. Na drugim miejscu uplasowała się szkoła podstawowa w Przyczycy. Natomiast trzecie miejsce przypadło szkole podstawowej w Januszkowicach. Skąd jesteście? Sielis Bogusz. Marzowa. Sieliska. Okej. Okay. Jak wam idzie, chłopaki? Jak forma dzisiaj? No tak, trochę kiepsko było. Niestety nam się nie udało wyjść z grupy. Braku nam jednego punkta, ale mam nadzieję, że na drugi rok się poprawimy i będzie lepiej. Okej, okay. A tutaj kolega? Źle jest. To znaczy? No w ogóle nie wygraliśmy żadnego meczu. A z kim już graliście? Przeczyca, Siedliska i Brzostek. To już wszystko w dzisiejszym przedświątecznym wydaniu Telewizji Brzostek. Dziękujemy za uwagę i życzymy radosnego świętowania. Do zobaczenia.